Cześć! Słuchaj, scenaria może i niecodzienna, bo jak widzisz, nagrywam dla Ciebie ten początek w lesie, natomiast temat jest jak najbardziej codzienny. A o czym dzisiaj? Dzisiaj o podsumowaniu tygodnia, ale jeszcze nie o tym, jak go robić i po co go robić i dlaczego warto, bo ja bardzo lubię, jak zapewne wiesz, jeśli obserwujesz mnie na Instagramie, ale postanowiłam spontanicznie nagrać dla Ciebie taki film, w którym pokazuję Ci, jak ja w Notion przygotowuję taki bardzo proste podsumowanie tygodnia. Temat jest świeży, ponieważ wczoraj dokładnie go, czyli w czwartek, ponieważ nagrywam w piątek, czwartek jest u mnie dniem podsumowań, ponieważ w czwartek właśnie go, jak to się mówi, researchowałam, nie wiem, sprawdzałam, badałam ten temat, jak to zrobić sensownie w Notion. I taki prosty schemat mam dla Ciebie. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Pokażę Wam najpierw efekty moich wczorajszych działań. Wczoraj przynosiłam właśnie podsumowania z różnych miejsc, z kartek przede wszystkim, ponieważ do tej pory robiłam je głównie za pomocą, przy użyciu kartek. Też wykorzystywałam do tego celu Todoist i pokażę Wam, co ja wczoraj wykombinowałam. Oczywiście pozostaję dalej na fali fascynacji pewnego rodzaju Notion i będę się z Wami dzieliła właśnie takimi drobnymi też rzeczami krok po kroku. To podsumowanie będzie takie naprawdę bardzo podstawowe. Ja też się uczę i po prostu jak odkryję coś ciekawego, jak to jeszcze inaczej można zrobić, to Wam oczywiście pokażę, ale warto zawsze zacząć od podstaw. I co ja tutaj mam? Stworzyłam specjalną, dedykowaną stronę do podsumowań. Mimo że mówimy o podsumowaniach tygodnia, to ja stworzyłam sobie stronę do podsumowań w ogóle, ponieważ robię więcej niż jeden rodzaj podsumowań. Podsumowuję tydzień, podsumowuję miesiąc, kwartał i dany rok. Ale jeśli chodzi o rok, miesiąc i kwartał, to na to jeszcze przyjdzie pora. Póki co zaczynam od tygodnia i przygotowałam sobie tutaj taką tabelę, w której wyświetlam od kiedy do kiedy trwa dany tydzień, w jaki sposób ja oceniam ten dany tydzień i też ile wykonałam treningów. To jest oczywiście wszystko do dostosowania do Was. Po wejściu już w konkretny tydzień mamy tutaj taką stronę przeznaczoną na tydzień. Mam rok, mam numer tygodnia, który jest wyliczany za pomocą tutaj formuły. Po prostu ta formuła, z tego co pamiętam, jest stosunkowo prosta. Tak, ona mi się przyda zresztą, więc sobie ją skopiuję od razu. Data od do, ocena treningi, ostatnia zmiana. I tutaj już treść tygodnia. Te pytania to są pytania, które warto sobie zadawać podczas Mastermind'a. To są pytania od Kamili Rowińskiej. I ja też je stosuję przy okazji po prostu podsumowania tygodnia. To jest przykład, zupełnie nie musicie się tym sugerować. Każdy podsumowuje swój tydzień tak, jak uznaje za stosowne. O tym, jak ja to robię, jeszcze nagram zupełnie osobny film i też o pewnym narzędziu, pewnym notatniku od Kamili Rowińskiej również tam wspomnę. Więc odtwórzmy tę stronę, taką jak ja tutaj przygotowałam. Mam nadzieję, że na żywo też mi się uda. Najwyżej zobaczycie, jak po prostu na żywo się człowiek może mylić i jak to naprawiać. Tak też można. Podsumowania. Tutaj widzicie, mam inną ikonkę. Można sobie dodać ikonę jak najbardziej. Tutaj z takich przykładowych można sobie wziąć na przykład pineskę, ale to, z czego ja skorzystałam, to zdecydowałam się wyszukać sobie summer icon i wziąć jakąś fajną ikonę, najlepiej przezroczystą pewnie. Weźmy tę, żeby była trochę inna. Czy ona jest bezpłatna? Nie. To też może być. W sumie ta jest fajniejsza. Otwórz grafikę. Kopiujemy adres obrazu i sobie wklejamy tutaj.
Całkiem fajne. Ma ono jakieś tło, ale powiedzmy, że nie przeszkadza mi to w tym momencie. Można też dodać sobie zdjęcie w tle, jeśli ktoś ma taką potrzebę. Tu jest galeria. Można też uploadować własne lub podać jakiś link. I też można wyszukać z Unsplasha. Bardzo fajna opcja. Bardzo lubię Unsplashowe zdjęcia. Weźmy pod hasłem kalendarz na przykład. Niech będzie jakieś tam minimalistyczne. Ja czasami lubię się pobawić, więc tak sobie klikam. O, tutaj, The Week. Świetne, This Week. Świetne jest to zdjęcie. Dobra, można tak zostać. Można też oczywiście usunąć ikonę, jeśli nam się nie podoba. Powiedzmy, że zostanie na teraz. I teraz zastanawiam się, w jakiej formie ja bym chciała mieć to podsumowanie. Ja się zdecydowałam, żeby mieć stronę per tydzień i mieć ją w tabeli. Oczywiście widoki można zmieniać, sposoby wyświetlania, tak jak Wam pokazywałam na poprzednim filmie ze spisem książek, do którego Was odsyłam, ponieważ uważam, że naprawdę to jest fajna rzecz i ja dalej ten spis będę swój rozwijać. Myślę, że też na ten temat pojawi się wpis. Ja się decyduję na to, że będę korzystała z tabeli. I tutaj pojawiają nam się jakieś takie domyślne properties. Będziemy je za chwilę usuwać. Chcę mieć na każdy tydzień pewien szablon, taki template, który będę wypełniała po prostu danymi. I co jest mi potrzebne? Ja potrzebuję mieć datę. I ja chcę sobie zaznaczać tę datę od do. Jeśli tutaj w szablonie już wybiorę datę od do, to ona mi się za każdym razem będzie wstawiała. Powiedzmy, że dla mnie to jest ok w tym momencie, że ja i tak sobie będę ją poprawiać. W Notion nie ma w tym momencie recurring tasks, jak to się mówi po polsku, zadań cyklicznych. Czy tam nie można przypisać cykliczności notatkom, w związku z czym jakby na każdy tydzień po prostu będziemy sobie tworzyć nową stronę. Co jeszcze można zrobić? To można tagować sobie na przykład za pomocą roku, żeby później móc sobie zrobić widok taki board per rok. Dla mnie to jest w porządku. I ja to wezmę jako select, ponieważ wybierając multi-select, to od razu Wam pokażę. Multi-select. Mogłabym przypisać więcej niż jeden rok, a to mnie nie satysfakcjonuje. Ja potrzebuję pojedynczego wyboru. Tutaj możecie jeszcze naprawdę dowolne rzeczy dodawać. Ja wybrałam sobie jeszcze taką daną typu numer i chcę wpisywać sobie na każdy tydzień, ile zrobiłam treningów. Tutaj możecie też podać liczbę spacerów. Co tam jest dla Was istotne? Nie służy to stricte do trackowania czegoś, nawyków i tak dalej. Natomiast mając już potem tabelę, to fajnie będę mogła sobie po prostu widzieć, ile tych treningów faktycznie w tygodniach poszczególnych robiłam. To jest taka informacja dla nas. Ja sobie jeszcze chcę dodać, kiedy ostatnio edytowałam. Ostatnia edycja. I tam jeszcze pamiętam, że miałam ocenę. I widziałam tam kilka podejść do tej oceny. Wczoraj jeszcze mi mignęło. Star. Okej. Dobra. Że można oceniać za pomocą gwiazdek fajnie. Ja to pamiętam, że zrobiłam za pomocą właśnie selekta. I teraz tak, żeby to zrobić. Aha, nie mogę w ten sposób. Dobra. Okej, to usunę to. Działało poprawnie, jeśli miałam properties typu tekst. Jeśli mam taki właśnie properties jak select, no to mam inaczej rozpoznawany jest tekst po prostu.
No. Z męża chcę, żeby max to było 5 gwiazdek. Jeszcze dodam sobie, żeby były 4. O, nie dodało mi się. 4, create. Jedna, niech będzie. Zaraz to uporządkujemy. Spokojnie. Ja po prostu wklejam sobie teraz te gwiazdki. Miałam skopiowane. 3. Ok. I ile mamy? O, jeszcze 2 nie mamy. 2 gwiazdki. A nie, mamy. To jest czas. 2, 3, 4, 5. Ja na przykład chciałabym, żeby tło wszystkich było takie samo, defaultowe, więc sprawdzam sobie tutaj poszczególne pozycje. Super. No i pięknie. Możemy dać domyślną ocenę, na przykład 3 gwiazdki, ale możemy też pozostawić ją pustą. Pamiętaj proszę, że w tej chwili przygotowujemy szablon. Szablon, którego będziesz używać potem i będziesz go wypełniać. To ma Ci usprawnić jakby pracę. Dlatego w moim szablonie znajduje się rok 2020, żebym już go nie uzupełniała. I co jeszcze może znaleźć się w takim szablonie? No na przykład jakieś pytanie. Co się wydarzyło właśnie? Na przykład takie 3. I można oczywiście mieć je w takiej formie i tutaj sobie później uzupełniać, jak najbardziej. Można również zmienić po prostu ten typ bloku. Źle zrobiłam, dodałam. Zmienić ten typ bloku na nagłówek jakiś na przykład, żeby to było troszeczkę bardziej takie, jak to powiedzieć, sformatowane, bo właśnie tego słowa szukałam. Mi się akurat spodobała ta toggle list, ponieważ można sobie ukrywać i pokazywać treść. I tutaj w środku też może być dowolny typ treści. Może być lista numerowana i sobie coś tam będziecie pisać. To może być ukrywane. Bardzo fajne. To mi się podoba, zwłaszcza jeśli więcej chcemy pisać i mamy więcej punktów. Rewelacja. Bullet list. To akurat był mój wybór, ponieważ ja lubię od takich sobie myślników, kropek i tak dalej pisać. Ale może być to równie dobrze osobna strona. Możesz wstawić sobie jakiś cytat tutaj. Co jeszcze możesz wstawić? Może to być zwykły tekst. Po prostu. To jeszcze kojarzę, że można było dawać kolor. Background color. Chciałam Wam pokazać po prostu coś ciekawego, dodatkowego. O czym ja u siebie zapomniałam. Ja mam po prostu białe wszystko, czy tam ciemne, w zależności od tego, jaki layout wybieram, ponieważ w Notion można też mieć ciemny cały tutaj ten layout. Fajne. I kolor też może być defaultowy. Ja bym pewnie chętniej to oznaczała kolorem. Robimy slash i background. Powiedzmy, że yellow bym chciała, żeby to był. To zmieńmy sobie też na... To zmieńmy sobie też na toggle list i dodajmy temu też kolor. Na przykład blue. Fajnie. Mi się podoba. A, od razu tło treści też się zmienia. Ok. Pytanie, czy tutaj można dać inny. Widzicie, też się uczę. Można dać inny. Fajne. Ja pozostanę przy takiej wersji tutaj, pokazując Wam. I wnioski można sobie też równie dobrze zmienić. Na przykład, co można dodać? O. Zmienić nie, tylko na nowo trzeba dodać. Jeśli na przykład chcielibyśmy mieć jakiś board w ramach wniosków. Załóżmy, że chcielibyśmy wnioski mieć jakieś inne. To usunę. To schowam. Trzeba to przesunąć? Nie mogę. Wnioski. Dodatkowo tabela z wnioskami.
będzie. Tutaj u mnie. Chyba tu jeszcze można dodać jakiś divider. Można dodać, aha, poniżej on się pojawił. No, powiedzmy, że w ten sposób. I jak najbardziej mogę sobie co zrobić? Oznaczyć, że jestem dumna. Do poprawy. Na przykład. I powiedzmy, że tego już nie chcę, ostatniego. Że jego usunę. Oj, usunęłam wszystko. Nie chcący. Dobrze, zaraz go usunę, tutaj tę pozycję, tylko pozwolę sobie dodać. Powiedzmy, że tam treningi. A nie, teraz nie uzupełniamy, bo to jest szablon. Też się zapominam czasami. Jak to usunąć? Uczę się. Delete. Tak. Delete. I możemy mieć wnioski w postaci takiego boardu, do którego będziemy dodawali, co jest, z czego jesteśmy dumni, co jest do poprawy. Tutaj można to sobie dowolnie zmieniać. I powiedzmy, że ten szablon nazwę sobie tydzień. No i voilà. Tutaj, jak widzicie, nam się uzupełniła ta tabela troszeczkę. Data, ocena, ostatnia edycja. Ostatnią edycję sobie schowam. Treningi zostawię. No i teraz, jak to można uzupełnić? Dodajemy nowy tydzień. A jeszcze zapomniałam o wyliczeniu numeru tygodnia. To jeszcze raz edytujemy. Dodaję sobie formułę. Formuły są po prostu rewelacyjne tutaj w Notion. Naprawdę dają ogrom możliwości. Jeszcze się ich uczę, bo naprawdę jest co robić. Pozwolę sobie skopiować tę formułę, bo ją gdzieś wyszukałam. Pozwolę sobie skopiować z tego, co już miałam. W internecie można znaleźć naprawdę sporo formuł. Wy możecie przepisać po prostu sobie z mojego filmu, zatrzymać na chwilę i po prostu skopiować do siebie. I na podstawie tego elementu data wyliczam numer tygodnia. Tutaj jest pewien taki drobny hak, czy taki pewien problem, że w Notion, mimo iż nawet się wybierze w opcjach tutaj gdzieś chyba w Settings and Members, że Twój tydzień zaczyna się w poniedziałek, czyli tak jak u nas normalnie w Polsce, to z tyłu te formuły nadal jako początek tygodnia uznają niedzielę. Na szczęście w tym przypadku to się poprawnie przelicza. Od 1 czerwca to mamy tydzień 23. No, ale na przykład gdybyśmy bazowali na dacie zakończenia tygodnia, czyli na 7 czerwca, a ta formuła bazuje na początku tygodnia, to już mielibyśmy kolejny tydzień. 7 czerwca dla tych formuł w Notion to już byłby 24 tydzień. Taka ciekawostka. Ja sobie przeniosę wyżej. Ostatnią edycję na koniec. Tu jeszcze usunę przy okazji niepotrzebną kolumnę. I co? Powiedzmy, że to by było na tyle, jeśli chodzi o szablon. Tutaj cały czas edytowałam szablon. Pamiętajcie, proszę. To może jeszcze usunę sobie to. Da się to jakoś usunąć? Szybko? Da się. Delete. New. Wybieram szablon tydzień. I wpisuję sobie tydzień. Ja lubię wpisywać sobie... No, teraz podsumowuję, powiedzmy... Teraz kończy się 22 tydzień. Ustawiam sobie datę. To jest od tej daty do niedzieli. Przeliczyło mi się numer tygodnia. Rok mam już z góry ustawiony. W tym tygodniu 3 treningi w moim przypadku. Ocena, jaką wybieram, to powiedzmy, że będzie 4. Co się wydarzyło? I tutaj, o,
Widzicie, został mi pewien śmieć z tego, z mojego szablonu. To trzeba usunąć za chwilę. I tam możemy sobie wpisać, co chcemy, no, co się wydarzyło. Jakiś webinar, jakaś nagroda w konkursie. To akurat prawda u mnie. Co planuję w następnym tygodniu? Live z Basią. Jest na YouTubie już. Można kliknąć sobie ustawienie powiadomienia. Jeśli oglądasz ten film później, to na pewno jest zapisany live z Basią Romanowską. Będziemy rozmawiać oczywiście o produktywności, o naszych pierwszych krokach w zarządzaniu sobą w czasie. Basia jest bardzo ciekawą, bardzo interesującą osobą i ma też ciekawą historię, więc myślę, że będzie o czym rozmawiać. Dlatego zapraszam Cię we wtorek, 2 czerwca o godzinie 18 tutaj na YouTube. Myślę, że też będziemy streamować na moim Instagramie, natomiast na Instagramie jest ograniczenie godzinowe, więc zapraszam Cię tutaj. Live z Basią, co tam jeszcze mogę planować w przyszłym tygodniu? No, powiedzmy, że yoga, cokolwiek, to już Ty uzupełniasz jak chcesz. Tak jak jest podsumowanie Twojego tygodnia, teraz robię z Tobą taką symulację podsumowania tygodnia. Z czego jestem dumna? Z treningów. Do poprawy, dieta na przykład. To też akurat prawda. I tak dalej, i tak dalej. Z czego jestem dumna? Dobrze mi poszło w pracy. O. Na przykład. I tu już mamy tydzień 22. Podsumowany. Załóżmy, że dodajmy sobie jakiś taki symulacyjny tydzień. Dzień 21, 2020. I dodajmy sobie też tydzień 20, powiedzmy 2019, ponieważ chcę Wam pewną rzecz pokazać. Widzicie, tutaj nie wykorzystałam szablonu, który utworzyłam wcześniej, dlatego też rok nie uzupełnił się sam. 2019. Dodałam nową pozycję. I też jak wejdziemy tutaj, to zobaczycie, że nie mamy tego schematu, który mieliśmy, prawda? Żeby dodać ten schemat, to tutaj widzicie, w taki wyszarzony sposób podpowiadają się wszystkie szablony, które stworzyliśmy. Jak ja sobie wybiorę tydzień, no to widzicie, uzupełnia mi się tymi danymi. Tu będzie uzupełnione, no właśnie, do usunięcia. Za chwilę to poprawimy. A tutaj też just for fun sobie zmieńmy to na szablon. I już dla takiej poprawności tutaj, może nie politycznie, ale żeby było ładnie, to usuńmy te śmieci. I to jest jeden widok. Taka prosta lista. Treningi, ocena moja. Takie podsumowanie. Bardzo proste, przejrzyste. Mi się podoba. Co jeszcze można sobie zrobić? To można dać sobie kolejny widok, utworzyć taki board. Można sobie zmienić na przykład per rok. A tutaj można sobie nazwać to tabela. Na przykład. Tu mieliśmy tabelę. Możemy sobie... A propos, możemy dodać sobie filtr, tam sortowanie właściwie w tym przypadku, sortowanie po dacie, ascending, czyli najstarsze na górze, dobrze powiedziałam, najnowsze na górze, przepraszam, najnowsze na górze, można też zrobić sobie po numerze tygodnia, też fajnie. Nie do końca to się zgadza, kiedy mamy różne lata tutaj. To wtedy nie, bo numery tygodnia z dwóch różnych lat będą obok siebie, więc to wtedy niezbyt. A, wiem już, co mnie zmyliło. Nikt nie pamiętam. Ascending to jest jak... Żeby was nie wprowadzić. Rosnąco. Okej, okay. Dobra. Tu was wprowadziłam w błąd, nie zmieniłam po prostu daty. Ten 21 tydzień 2020 roku był inaczej. Tutaj należało powiedzieć, powiedzmy, że 2019, załóżmy, że to był
Czemu inwalid? Dobrze, cofnijmy się. Niech będzie październik. Coś tam w październiku. Dodaję to tylko, żeby symulować Wam daty. Sortowanie. No właśnie. Najstarsza do góry. My chcemy odwrotnie, czyli mieć jako pierwsze. Na przykład, to już up to you. Filter można w sobie pofiltrować po na przykład roku, żeby wyświetlał nam się tylko aktualny rok. Bardzo fajny, można to dowolnie zmieniać. Można też tutaj w widokach mieć tabelę per rok. I ja sobie pozwolę tutaj właśnie tak zrobić. Przepraszam Was, głos mi wysiada. To będzie tabela na 2020. Co wybierałam, pokażę, bo szybko klikałam. Tutaj są sposoby wyświetlania tych podsumowań. I co robię? Duplikuję sobie. Mam copy of tabela 2020. I robię sobie tabela 2019. Zmieniam sobie filtr na 2019. Proszę bardzo. Tabela 2020. Wszystkie podsumowania. Tabela 2019, podsumowania, można tutaj przesuwać i board per rok. To od razu usunę, bo zwykle to nie jest mi potrzebne. Tutaj kolejność można sobie oczywiście zmieniać. Super, prawda? Ha, i widzę, że ja tutaj troszeczkę źle zrobiłam, bo ja chciałam dodać... Dobrze. Jeszcze mylą mi się page i ten i podsumowania tygodnia, to nazwijmy. Jak to zrobiłam? Podsumowanie. Dobrze. Niech to tak zostanie. I tutaj utworzę jeszcze nową. Mam tutaj link do strony z podsumowaniami. Mogę zrobić, wybrać tutaj trzy kropki, zrobić turn into inline i na przykład zrobić sobie tabela na 2020, wybrać pełną szerokość i tutaj jeszcze zrobić kolejne podsumowanie. I tak dalej, i tak dalej. Ja akurat tutaj stwierdziłam, że będę miała tak wąsko, ale to już od Was zależy, jak chcecie to zrobić. Tutaj jest taka strona, która właśnie będzie grupowała wszystkie podsumowania i tygodnia, i roku, i miesiąca, i jakie tam jeszcze bym chciała. I też tutaj mogę sobie osobno już wchodzić na stronę z podsumowaniami. Gdybym chciała widzieć zarówno tabelę z podsumowaniami 2020, jak i 2019, załóżmy taką sytuację, to mam nadzieję, że mi się to uda. Create linked database. Podsumowania tygodnia. O. I teraz mogę sobie dodać tutaj widok swój. Tabela, powiedzmy. Czy tutaj można zmienić tę nazwę? Nie, nie można. No, na nowo oczywiście musimy poukrywać pewne rzeczy, których nie chcemy. Tutaj. Tutaj ocena, treningi. Tutaj też sobie zmniejszę. Ok. I dodajemy sobie filtr. Filtruję sobie. Ja chcę mieć tutaj rok. Jest 2019.
rok 2019, albo żeby było spójnie, to tabela. I proszę bardzo. Czy ja ustawiłam to filtrowanie? Nie ustawiłam. Rok jest 2019. A, już wiem, bo miałam wcześniej już utworzony widok. To go usunęłam. I tyle. Tutaj w tym przypadku, jeśli coś nowego dodamy tutaj, bo tu jest bazowa, że tak powiem, bazowe źródło danych, tu jest połączona tabela, linked database, to jeśli tutaj dam sobie tydzień pierwszy, 2019, to tutaj nam się również pojawiła. I to by było, słuchajcie, na tyle. Myślę, że fajnie to wygląda. Jak najbardziej można sobie to dostosowywać do swoich potrzeb. Mi się podoba. Żadny rocket science, bardzo prosty schemat. Fajnie można go dostosować pod swoje potrzeby, jeśli chodzi o sposób wyświetlania danych. Jak widzisz, odbija mi się tu fantastycznie słońce, ale mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Ja jestem zachwycona tą prostotą. Oczywiście w przyszłości myślę, że zdecydowanie on będzie przeze mnie rozszerzany. Chciałabym dodać tam też relacje do zadań, ale nie jestem jeszcze na takim etapie, żeby przerzucać moje zadania z Todoista do właśnie Notion. Ale jak dojdę do tego etapu, to bądź pewien, bądź pewna, że się film na ten temat oczywiście pojawi. Na moje potrzeby, na ten moment, biorąc pod uwagę, że podsumowanie, zwłaszcza tekstowe, do tej pory robiłam po prostu pisemnie, to jest i tak duży krok do przodu. Tyle ode mnie na dzisiaj z pierwszych kroków moich i mam nadzieję też Twoich z Notion razem ze mną, ponieważ mam nadzieję, że nie tylko oglądasz, tylko oglądasz po to, żeby też sprawdzić to rozwiązanie na sobie. Wtedy zawsze wychodzimy na tym najlepiej. A jeśli obejrzałeś z ciekawości, obejrzałaś, to też fajnie. Może się kiedyś zainspirujesz do tego, żeby przetestować i na sobie. Dzięki i do zobaczenia.